40 lat temu, w grudniowy wieczór nad miasteczkiem Kecksburg w stanie Pensylwania, pojawiło się niecodzienne zjawisko. Jak wyglądało? Jak płonąca gwiazda. Z boku czy z tyłu promieniowało błękitnym światłem, jak ze spawarki. Jakby wielka ognista kula przeleciała po niebie i uderzyła w ziemię. Byłem przerażony. Wypadła zza chmur i z córką równocześnie ją ujrzeliśmy. Część świadków wierzy, że widziała katastrofę UFO. Twierdzą, że władze cywilne i wojskowe próbowały zatuszować sprawę. Pojawiły się wojskowe samochody ciężarowe i osobowe, żołnierze z karabinami. Od 1965 roku amerykański rząd zapewnia, że na Kecksburg nic nie spadło. Niektórzy zapewniają, że zjawisko miało charakter naturalny. Nad jeziorem Erie przeleciał wyjątkowo jasny meteor, bardzo jasny obiekt. Skąd tyle odmiennych interpretacji jednego zdarzenia? Błękitna księga mówi o zdarzeniu tyle, że poszukiwania trwały do drugiej w nocy, ale niczego nie znaleziono. Według niedowiarków te wyjaśnienia to przejaw spisku służącego zatajeniu prawdy. Coś wylądowało albo spadło między drzewa i uderzyło o ziemię. Niech rząd wreszcie powie, że to satelita albo rakieta, sowiecka albo nasza. Zastanawiam się, co to naprawdę było. Co takiego ważnego tam spadło, że wojsko nie chciało, żeby ktoś to zobaczył? Nasi obywatele mają pełne prawo do tych informacji. Teorie spiskowe. UFO nad Kecksburgiem. Leciało tamtędy. Tu wszystko zarosło. Wtedy było tu puste pole. Zszedłem tam. 79-letni Bill Bullybush mieszka w Kecksburgu od urodzenia. Przez ponad 20 lat krył się przed sąsiadami z tym, że pewnej grudniowej nocy ujrzał nad miasteczkiem niezidentyfikowany obiekt latający. Nie wiedział bowiem, że wielu z nich również było świadkami tego zjawiska. Zdania nie zmienię, wiem, co widziałem. Hipoteza. Katastrofa UFO. 9 grudnia 1965 roku około 16:30 nad położonym 70 km od Pittsburgha Kecksburgiem zapadał już zmierzch. Bill Bullybush właśnie wrócił z pracy. Póki jego żona przygotowywała obiad, zajął się swoją dumą i radością, Chevroletem Corver, rocznik 64. Majstrując przy tablicy rozdzielczej, słuchał radia CB. Usłyszałem pogawędkę jadących przez Ohio na wschód. Oni też to widzieli. To coś leciało na wschód. Zastanawiali się, co to. Bullybush usłyszał syk. Spojrzał w górę i przez szybę zobaczył mknący po niebie świetlisty obiekt. Wysiadł, żeby mu się przyjrzeć. Wtedy ujrzał obiekt wyraźnie. Przypominał wielką ognistą kulę. Leciał w stronę gór. Po chwili wrócił z dużą szybkością. Nagle zrobił nawrót i spadł na Kecksburg między drzewa. Siedzący na werandzie odległego 3 km domu rodziców 16-letni Robert Blyston także ujrzał dziwne światło.
To była ognista kula otoczona płomieniami i pozostawiająca kolorowe smugi. Zwolniła, jakby ktoś nią sterował. Nagle znikła mi z oczu za wzgórzem, a po chwili znad lasu uniósł się dym i pył, więc domyśliłem się, że to coś się roztrzaskało. Na drugim końcu miasteczka Bill Bullybush wsiadł do Corvera i pomknął w stronę oddalonego o 800 metrów lasu. Na szczycie górującego nad nim wzniesienia zatrzymał się i światłami postojowymi oświetlił sobie dolinę. W powietrzu unosiła się woń siarki. Schodząc do doliny, Bullybush słyszał skwierczenie. Zobaczyłem go w dole, tam gdzie spadł. Pościnał wierzchołki drzew. Chyba kwadrans stałem i się na niego gapiłem. Tymczasem w stacji radiowej WHJB w odległym o 20 km Greensburgu rozdzwonił się telefon. Pełniąca dyżur Mabel Maza ledwo nadążała z odbieraniem. Podobno coś spadło na Kecksburg. Ktoś nazwał to kulą ognistą, inny mówił, że rozbił się samolot. Co chwila ktoś dzwonił w tej sprawie, telefony się urywały. Kiedy kolejny słuchacz zapewnił, że widział UFO nad Kecksburgiem, Mabel przekazała słuchawkę Johnowi Murphy'emu, dyrektorowi informacyjnemu stacji. Mówię mu, posłuchaj. Po chwili oddaje mi słuchawkę i mówi, to prawdziwa bomba, jadę do Kecksburga. Na miejscu katastrofy Bill Bullybush wahał się, czy podejść do zagłębionego w ziemi, tlącego się obiektu. Był barwy przypalonej pomarańczy, nadpalony na całej długości. Z tyłu dostrzegłem jakiś pierścień i jakby egipskie pismo. Żadnych okien, nitów ani łączeń. Lita bryła. Obawiając się eksplozji dymiącego obiektu po kwadransie, Bullybush postanowił wrócić. W drodze do auta słyszał gromadzących się w lecie ludzi. Wsiadł do Corvera i pojechał do domu. W ciągu godziny teren został otoczony przez coraz liczniejszych wojskowych i urzędników, broniących gapiom dostępu do tajemniczego obiektu. Mimo ograniczeń, świadkowie wyraźnie widzieli unoszącą się nad drzewami chmurę błękitnego dymu. Znajdujący się w pobliżu Kecksburga 19-letni Bill Weaver z samochodowego radia dowiedział się o tajemniczym świetle na niebie. Zaintrygowany, podjechał do lasu od południowej, niezablokowanej przez wojsko strony. Trafił tam na grupkę wpatrującą się w zadrzewioną dolinę. Z początku myśleliśmy, że to ruski satelita. Miałem 19 lat, byłem ciekawski. Chciałem zobaczyć, co tam spadło. W gasnącym świetle ledwo majaczył leżący w dole obiekt. Wyglądało na to, że zarył w ziemię. Z boku czy z tyłu promieniował błękitnym światłem, jak ze spawarki. Co chwila jaśniał i ciemniał, na przemian. Gdy Weaver i pozostali podeszli, by mu się przyjrzeć, przedstawiciele władz kazali im się oddalić. Około 18.30 Bill Bullybush wrócił na miejsce zdarzenia z 7-letnim synem Rickiem. W życiu nie widziałem tylu ludzi. Byłem zaskoczony, że wojsko tak szybko tam dotarło. Nikomu nie wolno było podchodzić.
Po godzinie na miejsce dotarł John Murphy, reporter WHJB. Niezauważenie zakradł się między drzewa, by pokryjomu sfotografować obiekt. Relacje w tej kwestii się różnią, ale osoby z jego kręgu przypuszczają, że zdjęcia zostały skonfiskowane. Murphy zaczął nagrywać opowieści świadków. Oto fragmenty jego rozmów. Jak wyglądało? Jak płonąca gwiazda. Potrafisz wskazać, gdzie to widziałeś? Tam. Unosił się z tego jakiś dym? Tak. Murphy zdał relację prowadzącemu wieczorną audycję Stanowi Wallowi. Jakiś obiekt spadł pod Keksbergiem. Widać było rozbłyski i dym. Za pół minuty wchodzisz na antenę. John nie chciał relacji na żywo, jakby nie był czegoś pewien. Wolał nie snuć przypuszczeń. Przekazał tylko różne opinie w kwestii tego, co to może być. Słuchacze byli coraz mocniej zaintrygowani. Zaczęły się telefony od innych stacji radiowych i telewizyjnych z pytaniami, co takiego spadło pod Keksbergiem. Gdy coraz liczniejsi wojskowi oczyszczali teren z gapiów, Murphy nagrywał kolejne relacje. O 21:00 na miejscu zjawił się Bob Gatti, reporter wychodzącego w Greensburgu Tribune Review. Na drodze było mnóstwo policji stanowej i wojska pod bronią. Nikogo nie wpuszczali. Robert Blystone znajdował się 400 metrów od domu. Nagle dostrzegł poruszenie. Między drzewa wjechała ciężarówka konwojowana przez wojsko. Dwie godziny później kolumna wyłoniła się z doliny. Blystone zauważył, że wojsko stara się coś ukryć na platformie ciężarówki. Było widać, że pod brezentem kryje się jakaś bryła w kształcie dzwonu czy żołędzia. Nie tylko Robert Blystone widział tajemniczy ładunek. Nazajutrz John Murphy, Bob Gatti i inni dziennikarze słuchali licznych świadków pojawienia się na niebie i runięcia na ziemię niezwykłego obiektu. Tribune Review, gazeta z Greensburga, dała na pierwszą stronę nagłówki: wojsko odgrodziło teren. Niezidentyfikowany obiekt latający spadł pod Keksbergiem. Jednak artykuł w późniejszym wydaniu dziennika sugerował, że świadków poniosła wyobraźnia. Policja stanowa zapewniała zaś, że z miejsca zdarzenia niczego nie wywieziono. Przynajmniej jeden badacz UFO stwierdził, że zmiana ta oraz późniejsze oświadczenia wzbudziły podejrzenia świadków. Pozostaje pytanie, co to był za obiekt. Od lat szukamy na nie odpowiedzi. Ludzie chcą poznać prawdę, dowiedzieć się, że nie jesteśmy sami. Dziesiątego grudnia 1965 roku, nazajutrz po zaobserwowaniu katastrofy UFO latającego pod Keksbergiem w Pensylwanii, tuzin świadków ze zdumieniem przeczytał w miejscowej gazecie, że na miejscu nie znaleziono żadnych śladów materialnych. Drobiazgowe poszukiwania nie przyniosły rezultatu, a przedstawiciele władz zapewniali, że świadkowie się pomylili, bo nic nie spadło. Stan Gordon, miejscowy badacz UFO, zajmuje się tą sprawą od prawie 40 lat. W chwili zdarzenia miał lat 16. Gordon i inni badacze od początku niestrudzenie podważają ustalenia armii. Hipoteza. Mistyfikacja wojskowa. Po 9 grudnia dyrektor informacyjny miejscowego radia John Murphy przystąpił do montażu nagranych tamtego wieczora relacji naocznych świadków.
Jego uwagę zwróciły te mówiące o czymś, co spadło z nieba na las pod Kecksburgiem. Oto fragment jednego z nagrań. Zechce pan opisać tę eksplozję? Widziałem dwa silne rozbłyski i długą, pomarańczową, świetlistą smugę. Pomyślałem, że to samolot. Murphy postanowił napisać reportaż o tym zdarzeniu, zatytułowany Obiekt w lesie. John poprosił mnie o pomoc w pisaniu. Zależało mu, żeby niczego nie pominąć. Był bardzo podekscytowany. Wspólnie poświęcili tej pracy wiele dni. Murphy przesłuchiwał też nagrania swoich rozmów z miejscowymi przedstawicielami władz. Zapytaliśmy policję stanu Pensylwania, z jak rozległego obszaru pochodzą relacje. Nawet z Kanady i Ohio. Światła były widoczne nad całym północnym wschodem Stanów Zjednoczonych. Kilka dni przed planowaną emisją Obiektu w lesie, w siedzibie radia złożyli Murphy'emu wizytę dwaj mężczyźni, którzy przedstawili się Mabel Mazie jako agenci rządowi. Żeby mogli porozmawiać na osobności, wpuściliśmy ich do studia. Weszli tam z Johnem i zamknęli drzwi. Według Mabel rozmowa trwała pół godziny. John czegoś się przestraszył. Powtarzał, nie mogę o tym rozmawiać, dajcie mi spokój. Nie wiem dlaczego, ale po wizycie tych dwóch zupełnie stracił zainteresowanie sprawą. Kiedy go o to pytałam, nie chciał rozmawiać. Murphy nie zrezygnował z wyemitowania Obiektu w lesie. WHJB nadało reportaż pod koniec grudnia, jednak nie w pierwotnie planowanym przez Murphy'ego kształcie. Mówię mu, John, tamtej nocy mówiłeś co innego, a on, że musi zmienić materiał, ale nigdy nie powiedział mi dlaczego. Na antenę poszedł zupełnie inny materiał niż przygotowaliśmy. Na początku audycji Murphy uprzedził słuchaczy, że reportaż został przeredagowany. Ku naszemu ubolewaniu materiał został ocenzurowany włącznie z usunięciem jego fragmentów. Mimo spotkania z mężczyznami podającymi się za przedstawicieli władz, Murphy zapewniał, że nie wywierały one na niego żadnych nacisków. Żadne służby, ani władze stanowe, federalne czy lokalne nie kontaktowały się z redakcją w sprawie tej audycji. Murphy wyjaśnił, że zmian w materiale dokonano przez wzgląd na część jego rozmówców zaniepokojonych perspektywą emisji ich wypowiedzi. Otrzymaliśmy dziś telefony od kilku osób, które w ostatniej chwili się rozmyśliły i nie życzą sobie, by ich wypowiedzi, udzielone nam przez weekend, zostały wyemitowane. Murphy nie wracał już potem do rozmowy z dwoma mężczyznami i decyzji o przeredagowaniu reportażu. John nigdy już później nie był sobą. Utkwiło to w nim na zawsze. Po latach była żona Murphy'ego wspominała, jak silne piętno zdarzenie to odcisnęło na jego losie. Uważał to za materiał swojego życia i nagle nic, ani słowa. To było zupełnie do niego niepodobne. Bonnie twierdzi też, że władze skonfiskowały część zdjęć wykonanych przez Murphy'ego tamtego wieczoru. Wiem, że John sfotografował ten obiekt, sam mi to powiedział. To zbyt ciekawa sprawa, żeby ją odpuścić. Tajemnice osobliwej rozmowy John Murphy zabrał do grobu.
W lutym 1969 roku zginął potrącony przez samochód na szosie pod kalifornijską Venturą. Jego ojciec pokazał mi raport policyjny. Zbyt wiele jego elementów nie trzymało się kupy. Przez dwie dekady wydarzenia z 9 grudnia 1965 roku zanikały w zbiorowej pamięci. Od czasu do czasu wracano do nich w miasteczku. Mimo to miejscowy badacz Stan Gordon postanowił zebrać wszelkie dostępne informacje o tej sprawie. Co jakiś czas docierałem do świadka tamtych wydarzeń lub nowych informacji. Większość świadków z różnych powodów woli nie ujawniać swoich przeżyć. Obawiają się śmieszności. W połowie lat 80. kolega Gordona dotarł do raportu Błękitnej Księgi na temat Kecksburga. W ramach tamtego programu siły powietrzne Stanów Zjednoczonych badały wszystkie zgłoszone przypadki obserwacji UFO pod kątem bezpieczeństwa narodowego. Od 1947 do 1969 roku zanotowano ponad 12 tysięcy zjawisk, z których 700 uznano za niezidentyfikowane. Mimo że raport mylnie umiejscawia zdarzenie w Acme w Pensylwanii, Gordon wiedział, że dotyczy katastrofy pod Kecksburgiem. Choć odtajnione materiały mogły po wielu latach rzucić nowe światło na wydarzenia tamtego wieczoru, wersja dowództwa sił powietrznych nie stanowiła zaskoczenia dla Stana Gordona. Raport z Błękitnej Księgi stwierdza, że poszukiwania prowadzono przy użyciu szczupłych sił do drugiej w nocy, ale bez rezultatu. Oficjalnie był to wyjątkowo jasny meteor i nic tego dnia nie spadło na ziemię. Gordon wątpił w rzetelność raportu. Pytani przez niego świadkowie widzieli na miejscu znacznie więcej wojska. Żołnierze zabraniali wstępu na teren prywatny i zawracali stamtąd cywilów. Zatem co tak ważnego tam spadło, że wojsko nie chciało, żeby ktoś to zobaczył? Gordon nadal poszukiwał świadków, większość jednak wolała się nie ujawniać. Wreszcie we wrześniu 1988 roku otrzymał podpowiedź w kwestii sekretu armii. Dzięki anonimowej wskazówce dotarł do 62-letniego wówczas Billa Bully Busha. Bully Bush, który jak przypuszcza Gordon, mógł pierwszy zobaczyć obiekt, milczał przez 23 lata. Gordon zawiózł Bully Busha na miejsce, by tam odtworzył swoje przeżycia tamtej niezwykłej nocy. Zeszliśmy z Meteor Road między drzewa. Na dole przystanął pod jednym z nich. Powiedział, że właśnie za nim stał tamtego wieczoru i wskazał miejsce. Relacja Bully Busha odpowiadała wersji innego rozmówcy Gordona. Obaj niezależnie opowiadali o litym, pozbawionym okien pojeździe z dziwnymi napisami po bokach. Bully Bush mówił też o licznych żołnierzach. Sytuacja utkwiła mu w pamięci ze względu na silne wrażenie, jakie wywarła na jego synu Rickim. Widywał już wojsko w filmach i na zdjęciach, ale na własne oczy? Dla siedmiolatka to silne przeżycie. Według Gordona najrzetelniejsze relacje pochodzą od obiektywnych świadków. Nie tylko cywile widzieli tam wojsko tamtego wieczoru, ale i dziennikarze. Jednym z nich był Bob Getty. Mieli karabiny. Pochodzę z rodziny wojskowych, więc wiem, jak wygląda mundur wojsk lądowych. A to chyba właśnie były wojska lądowe. Nie jestem pewien, ilu mogło ich tam być, ale byłem zaskoczony, że aż tylu. Zorientowałem się, że to wojska lądowe po gwieździe na ciężarówce. Dyżurująca wtedy w WHJB, Mabel Maza, doskonale pamięta telefony od wojskowych.
Po godzinie zadzwonili wojskowi. Pytali, jak trafić do Kecksburga i ile wiem. Odpowiedziałam, że nic, że tylko odbieram telefony. Odniosłem wrażenie, że jednocześnie zjechali się z różnych stron. W roku 1990, krótko przed 25. rocznicą wydarzenia, zrobiło się o nim głośno w mediach ogólnokrajowych. Relacje naocznych świadków zebrane przez Stana Gordona ukazały się w dziennikach i czasopismach. Zainteresowanie prasy ożywiło dyskusję na temat zdarzeń niezwykłej nocy. Zadziwiające, jak wiele relacji o UFO ma związek z lotami kosmicznymi, satelitami, lądowaniami i startami. Osobliwe zdarzenie spod Kecksburga w Pensylwanii z 1965 roku w latach 90. wciąż budziło emocje. Czy naprawdę roztrzaskało się tam UFO? Na podstawie relacji naocznych świadków ekspert do spraw kosmicznych James Oberg sformułował własne wyjaśnienie. Była tam mowa o jajowatym obiekcie, który jako specjalista od radzieckiej techniki kosmicznej skojarzyłem z kapsułą próbnika Wenus. Hipoteza: radziecki wrak. NORAD, dowództwo Północnoamerykańskiej Obrony Powietrznej i Kosmicznej, doskonale wiedziało, że w ramach radzieckiego programu Kosmos 96 próbnik do badań Wenus wszedł ponownie w atmosferę ziemską w dniu wydarzenia pod Kecksburgiem. Sowieci nie zamierzali jednak przyznać się do niepowodzenia. Sonda Kosmos 96 utknęła na orbicie. Rakieta nośna nie poleciała już dalej, spadła na Ziemię i spłonęła. Misja Kosmos 96 stanowiła część prowadzonego przez 22 lata radzieckiego programu badań planety Wenus pod nazwą Venera. NORAD nie dysponował techniką umożliwiającą precyzyjną lokalizację wraku sondy. Agencja zapewnia, że miejsce katastrofy pozostało zagadką. Jak przypuszcza Oberg, pod Kecksburgiem mógł spaść właśnie Kosmos 96. Hipotezę tę miał potwierdzić zapis namiarów z 9 grudnia 1965 roku, prowadzonych przez lotnictwo wojskowe. Amerykańskie siły powietrzne przechowują historyczne rejestry pozycji satelitów. Analizując zapisy, Oberg odkrył osobliwą rozbieżność między przebiegiem lotu próbnika Kosmos a zdarzeniem w Pensylwanii. W czasie obserwacji zjawiska Kosmosu 96 z całą pewnością nie było w pobliżu. Ognista kula pojawiła się około 16:45, 13 godzin po wejściu Kosmosu 96 w atmosferę. Ponieważ stało się to prawdopodobnie nad środkową Kanadą, NORAD przypuszcza dziś, że o tej porze sonda mogła dotrzeć nad Ocean Indyjski. Oberg twierdzi jednak, że dowództwo sił powietrznych mogło celowo podać nieprawdziwe dane. Jeśli spadł tam ten satelita, lotnictwo wojskowe prawdopodobnie podało zmanipulowane namiary, żeby ukryć ten fakt. Ciężka atmosfera zimnowojenna nie zachęcała amerykańskiego rządu do ujawniania takich znalezisk. Uzyskawszy już w XXI wieku dostęp do pełnych danych, Oberg ostatecznie pożegnał się z hipotezą o Kosmosie 96. Fakt, że powrót satelity na Ziemię nastąpił w dniu zderzenia w Pensylwanii, zapewniał łatwe wyjaśnienie. Jednak późniejsze precyzyjne dane wykazały, że był to czysty zbieg okoliczności. Nie można jednak wykluczyć innych satelitów. Rosjanie i my wysyłaliśmy wtedy w przestrzeń mnóstwo obiektów. W latach 60. panował w tej dziedzinie ożywiony ruch. Sporo tego latało i spadało. Niektóre ściśle tajne obiekty ujawniano po wielu latach albo wcale.
Oberg przypuszcza, że element orbitalnych odpadków czy też kosmicznego śmiecia mógł nie spłonąć w atmosferze i spaść pod Keksbergiem. Społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy, ile kosmicznych śmieci nieustannie wraca na Ziemię. Satelity w większości spalają się w atmosferze, ale niektóre ich elementy konstrukcyjne czy izolacyjne spadają na Ziemię. A wtedy mocno interesuje się nimi wywiad. Wersja złomowa nie przekonuje jednak Oberga. Stan Gordon także uważa, że nie tłumaczy ona w pełni relacji naocznych świadków, którym wierzy. Jestem przekonany, że był to obiekt nieznanego pochodzenia, który szybko przejęło wojsko. Ludzie podsuwają nam przeróżne wyjaśnienia. A to o kapsule statku Gemini wyrzuconej tamtej nocy nad tą okolicą, czego nie potwierdzają żadne źródła, a to o pocisku wystrzelonym z potężnego działa kolejowego w Kanadzie. Obiekt pozostaje niezidentyfikowany, a wraz z odrzucaniem kolejnych wyjaśnień staje się coraz bardziej tajemniczy. I coraz mocniej nurtuje nas pytanie, co to właściwie było. Dziennikarka Leslie Kean jest działaczką Koalicji na rzecz Swobody Przepływu Informacji, grupy nacisku stworzonej przez kanał Sci-Fi, który zainteresował się sprawą z Keksberga. Naszym naukowcom udało się dowieść, że coś tam jednak spadło. W 1992 roku pewien astronom amator wydobył na światło dzienne zapomniany dowód, który według niego ostatecznie rozstrzyga wszelkie wątpliwości. Mamy dowód. Sprawę Keksberga można uznać za zamkniętą. We wrześniu 1990 roku w emitowanym na całe Stany Zjednoczone programie telewizyjnym znalazł się felieton poświęcony sprawie z Keksberga. Zafascynowała ona Roberta Younga, astronoma amatora i pracownika planetarium Pensylwanii. Sięgnął więc do roczników gazet i relacji świadków, by na ich podstawie opublikować artykuł, w którym wykazywał, że w zdarzeniu nie ma niczego tajemniczego. Elementy tej historii sugerujące, że stało się coś niezwykłego, uzbrojeni żołnierze, konwój wojskowy, sam obiekt, pojawiają się w relacjach bardzo niewielu osób. Young podejrzewał, że relacje zebrane jeszcze 9 grudnia zostały zwyczajnie wyolbrzymione. Liczył, że jego przypuszczenie potwierdzi Ed Meyers, ówczesny komendant miejscowej Straży Pożarnej. Mówił, że chociaż w poszukiwaniach wzięło udział wiele osób, niczego nie znaleziono, a wojskowych było niewielu. Young odnalazł w prasie 150 relacji naocznych świadków, do tego przeprowadził kilka rozmów. W sumie wynikało z nich, że najbliższa prawdy była wersja oficjalna. Na Ziemię nic nie spadło, a pod Keksbergiem wcale nie pojawiło się znacząco dużo wojska. Meyers był też w stanie wyjaśnić błękitne rozbłyski dochodzące z pomiędzy drzew. Po lesie biegały wyrostki z lampą błyskową. Stąd te błyski. Na początku 1992 roku Young trafił na publikację z sierpnia 1967 w periodyku Kanadyjskiego Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego. Von Del Chamberlain, jego współautor, przypuszczał, że nad Keksbergiem przeleciał meteoroid, zostawiający na niebie widoczną z daleka smugę świetlną. Był widoczny nad kilkoma stanami, najwyraźniej nad Michigan, a szczególnie nad południowo-zachodnim Ontario, w okolicach miasta Windsor. Razem z kolegą Chamberlain nakreślił trajektorię meteoroidu na podstawie wykonanych w Michigan dwóch zdjęć jego smug. Było to możliwe, ponieważ pochodziły z różnych miejsc.
Na podstawie widocznych na nich punktów orientacyjnych, razem z ich autorami, udaliśmy się do miejsc ustawienia aparatów. Świadkowie Bill Bully Bush i Robert Blyston odnieśli jednak wrażenie, że obiekt w kontrolowany sposób wylądował w lesie. Chamberlain tłumaczy to złudzeniem optycznym. Zazwyczaj obserwatorom meteoru wydaje się, że wiedzą, gdzie spadł meteoroid. To dlatego, że znikając za horyzontem, meteor wciąż jasno świeci. Stąd wrażenie, że meteoroid spadł tuż za pobliskimi zabudowaniami bądź drzewami. Jeśli nawet meteoroid dotrze do powierzchni Ziemi, według Chamberlaina może spaść setki kilometrów od miejsca wskazywanego przez świadków. Chamberlain i Young doszli do wniosku, że nad Keksbergiem najprawdopodobniej zaobserwowano typowy meteor. Ale co z przypisywanymi mu przez świadków zygzakami i nawrotami? Smuga powstaje podczas przelotu meteoroidu przez atmosferę. Wiatry rozwiewają ją, podobnie jak smugę kondensacyjną po samolocie. Ta utrzymywała się na niebie przez 20, a według innych przez 30 minut. Mogła zatem przyjąć różne kształty. Leslie Keane zwraca jednak uwagę, że hipoteza ta nie uwzględnia gwałtownej reakcji wojska. Armia nie zareagowałaby w ten sposób na meteoryt. Poza tym od razu podałaby taką wersję mediom. Stan Gordon, badacz UFO, który sprawie z Keksberga poświęcił wiele lat, niezłomnie wierzy, że zeznania świadków dostarczają najbardziej przekonujących argumentów. Rozmawiałem z setkami osób, które miały bezpośrednią lub pośrednią wiedzę o sprawie. Do części świadków nie było łatwo dotrzeć, ponieważ większość woli uniknąć rozgłosu. Co zastanawiające, wiele informacji potwierdza relacje innych osób. W roku 1992 Robert Young rzucił wyzwanie Stanowi Gordonowi. Wysłałem mu kopię artykułu Chamberlaina i Krausa ze zdjęciami, prosząc o komentarz, jak się to ma do tej konkretnej sprawy. Nigdy nie odpisał. Gordon replikuje, że Younga nie przekonują wartościowe relacje wiarygodnych świadków naocznych. Dziennikarka śledcza Leslie Keane, badająca sprawę od 2002 roku, jest przekonana, że nie był to meteor. Zbyt wiele okoliczności temu przeczy. W roku 2003 ruszyła produkcja programu telewizyjnego o UFO spod Keksberga. Przypadek zbadać miała założona przez kanał Sci-Fi Koalicja na Rzecz Swobody Przepływu Informacji, CFI. Domaga się ona od rządu udostępnienia istotnych dla sprawy dokumentów. Współzałożycielka CFI, Leslie Keane, podkreśla, że jest bezstronną badaczką, a nie łowczynią UFO. Staram się nie wychodzić z roli dziennikarki, a wciąż nie wiadomo, czym był ten obiekt. Keane nie wierzy w oficjalną wersję o meteorze. Z pewnością wielu naukowców i zwykłych ludzi uważa, że to najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie. Tylko że wielu świadków widziało, jak obiekt spada na Ziemię. Najcenniejsze dla niej są relacje naocznych świadków, wśród nich Billa Weavera, pamiętającego znaczną liczbę żołnierzy w lesie i wokół niego. Jeśli ktoś twierdzi, że tamtego wieczora nic się nie wydarzyło, że nie widział tam wojskowych, to albo go przy tym nie było, albo kłamie, bo to się wydarzyło. Naukowej weryfikacji zdarzenia w Pensylwanii posłużyć miało zlecone przez telewizję badanie doktora Raya Hicksa z Uniwersytetu Wirginii Zachodniej.
Doktor dendrologii przyjrzał się uszkodzeniom pobliskich drzew. Po wnikliwym badaniu stwierdził, że uszkodzenie było natury mechanicznej i powstało w roku 1965. Był to bardzo mocny dowód, nasza dymiąca strzelba. Potwierdziło się, że w pobliżu spadł jakiś obiekt, a konkretnie niezidentyfikowany obiekt latający. Ekspertyza doktora Hicksa potwierdziła relację Billa Bullybusha. Widać było ścięte wierzchołki drzew. Obiekt pościnał je i połamał, spadając. W imieniu CFI Keane sprawdziła też wersję z Kosmosem 96. Pomógł jej w tym Nicholas Johnson, główny specjalista do spraw odpadów orbitalnych NASA. Potwierdził, że to niesprawna radziecka sonda spadła pod Keksbergiem. W liście do History Channel zapewnił, że jak wynika z amerykańskiego rejestru satelitów, Kosmos 96 był jedynym zarejestrowanym obiektem, który wszedł w ziemską atmosferę 9 grudnia 1965 roku. Zatem ani rakieta, ani samolot. Było to bardzo cenne świadectwo, bo zapewnił mnie, że do rejestru trafia nawet tajny sprzęt wojskowy. Robert Young nie przywiązuje takiej wagi do relacji świadków jak Leslie Keane i wielu innych. Według niego ze zdjęć niezbicie wynika, że obiekt był meteoroidem. Ich opowieści mają być mocniejsze od niezbitych dowodów, zdjęć? Wieloletnie zainteresowanie mediów nie pozostało bez wpływu na życie miasteczka. Jak zdradzają mieszkańcy, nastąpił przykry podział na tych, którzy wierzą, że coś spadło z nieba, i sceptyków. Nawet w rodzinach jeden wierzy, a drugi mówi bzdura, nic się nie stało. I do dziś nie odzywają się do siebie. Bill Weaver doświadczył nacisków, by przemilczeć wydarzenia tamtego wieczoru. Zrobili z tego tajemnicę. Kto o tym rozmawiał? Stawał się niemal komunistą. CFI wciąż domaga się od agencji rządowych ujawnienia dokumentów, które mogą wyjaśnić, co naprawdę zaszło pod Keksbergiem 9 grudnia 1965 roku. Jesteśmy w stałym kontakcie ze śledczymi wojsk powietrznych i lądowych. Jeśli nie otrzymamy od właściwych służb zadowalających odpowiedzi, jesteśmy gotowi złożyć pozwy. Keane nie liczy na dobrowolną pomoc. Jako przykład niechęci wojska do ujawnienia prawdy podaje program Błękitna Księga. Z niektórych dokumentów wynika, że na pytania mediów kierownictwo Błękitnej Księgi kazało odpowiadać, że to był meteor, chociaż kawałek dalej znajdujemy notatkę „Dochodzenie w toku”. W imieniu CFI Leslie Keane podała NASA do sądu w nadziei wydobycia od agencji dokumentów istotnych dla sprawy. 36 stron udostępnione w 2003 roku CFI uznała za materiał bez wartości. Nasi obywatele mają pełne prawo do tych informacji. Wielu z obecnych w Keksbergu wieczorem 9 grudnia 1965 roku przyznaje jej rację. Bardzo chciałbym się dowiedzieć, co to było, bo na pewno nie był to meteor. Ktoś tym kierował. Potwierdzi to każdy, kto to widział. Wątpię, żeby rząd ujawnił prawdę, chyba że za kilka pokoleń. Może moje wnuki ją poznają. Sęk w tym, że im nie wierzymy. Jak nam udowodnią, że nic się nie wydarzyło? A jeśli nawet uwierzymy im? Bardzo jestem ciekaw. Wersja polska Toya Sound Studios. Tekst Jarosław Zalewski. Czytał Piotr Dobrzyński.